W Chorzowie trwa kolejna edycja akcji Nie rób gańby, skludzej po swoim psie. Ruszyła kolejna edycja kampanii Nie rób gańby, skludzej po swoim psie. Co roku na wiosnę przypominamy mieszkańcom, że sprzątanie po psach to ich obowiązek, a jeśli tego obowiązku nie dopełnią, to czeka ich surowa kara, a mianowicie mandat do 500 zł. W tym roku jednak nie tylko karzemy, ale też nagradzamy właścicieli psów. Oczywiście tych, którzy sprzątają i dbają o porządek w mieście. Przy okazji przypominamy, że woreczki na psie odchody można odebrać w Urzędzie Miasta w Chorzowie. Co roku wydajemy aż 400 tysięcy takich woreczków. Wystarczy podejść do punktu obsługi mieszkańca i pokazać aktualną książeczkę szczepień i wtedy bezpłatnie taki pakiet woreczków można odebrać. Woreczki odbierają także spółdzielnie i wspólnoty, więc w tych dodatkowych miejscach również można takie woreczki odebrać. W tym roku strażnicy miejscy będą nagradzać właścicieli za prawidłowe zachowania. W ramach tej akcji zwróciliśmy się do poszczególnych właścicieli, zarządców nieruchomości, aby plakaty przygotowane rozpowszechnili na swoich budynkach. Niezależnie od tego strażnicy patrolujący rejon Chorzowa będą rozdawali takie ulotki napotkanym właścicielom zwierząt. Na tych ulotkach jest właśnie informacja przypominająca o tym, że jest to obowiązek sprzątania. Jest również informacja o tym, gdzie można te psie odchody wyrzucić, jak również gdzie można pobrać woreczki na te psie odchody. Te woreczki można pobrać oczywiście w Urzędzie Miasta za okazaniem ważnej książeczki szczepień. Istotną tutaj zmianą tym razem w tej akcji jest to, że nie tylko będziemy restrykcyjnie podchodzić do właścicieli psów, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku i to stanowi wykroczenie, ale również będziemy nagradzali osoby, które są super właścicielami i ten obowiązek wykonują. Dlatego też dla nich mamy takie przygotowane gadżety. Są woreczki w określonych pojemnikach, są również karma dla piesków, jak również będziemy, jeżeli ktoś wyrazi zgodę, strażnicy będą naklejali taką informację super właściciel. W ten sposób chcemy nagradzać tych właścicieli i dać do zrozumienia, że jednak wszystkim nam zależy na tym, żeby ta przestrzeń publiczna była wolna od psich odchodów. Celem akcji jest przede wszystkim zmiana złych nawyków niesprzątania po swoich pupilach wśród mieszkańców Chorzowa, ale także nauka dobrych zachowań już od najmłodszych lat.